Hej, cześć. Chciałem wam pokazać troszkę o sztuce zasłaniania kolegów z plutonu. Ogólnie zasada jest taka, jeżeli gracie w plutonie, no to dbajcie o siebie, tak? Nie da się jeden drugiemu sobie zginąć. W tej bitwie był idealny przykład, jak bronić kolegę z mniejszym HP. Zobaczcie, ja jestem siódmym. Maciek tam daleko, daleko jest w E5. I teraz oprócz tego, że jest sytuacja strasznie patowa, bo jest 6 do 5 i jesteśmy atakowani z każdej strony. Fakt, można było powiedzieć, że powinienem jechać na prawą flankę, wspomóc prawą flankę, ale tam już jest FV, T57, E75. Myślę, że oni by sobie powinni spokojnie dać radę z 4 pojazdami przeciwnika. Natomiast ten IS-4, który jest dokładnie tam, on spróbował sflankować, objechać od tyłu wszystkie pojazdy znajdujące się w sektorach E9, F9. I moim zadaniem, przynajmniej ja sobie takie przyjąłem, było jak najszybciej rozwalenie tego IS-4, bo jeżeli on by się tam dostał, to na pewno byśmy stracili więcej jednostek. Wiadomo, one są na wykończeniu, tak? Ale armaty, pojazdy, które żyją, dalej strzelają. To trzeba zapamiętać. W każdym razie puścimy sobie dalej. Zobaczcie, że ten IS-4 cały czas ciśnie na właśnie na stronę tam Maćka. I co, wyjeżdżam, postanowiłem, oddaję jeden strzał, IS-4 w ogóle się mną nie przejął, tak? Po prostu pojechał na fraga, pojechał zniszczyć E5. Tu się zorientowaliśmy, o co chodzi. Postanowiliśmy od razu tego IS-4 przycisnąć. Ja tutaj strzelam, Maciek zakładam gąski, on się naprawia. Zobaczcie, jaki koleś jest zdesperowany. Jedzie cały czas na fraga, w ogóle nie przejmuje się, że jakiś IS-7 za nim jest. Maciek tutaj postanowił przykleić się do niego. Wieża E5 jest naprawdę twarda i trudno ją spenetrować. Tutaj wpadła z kolei komenda. Maciek, weź kurde, zasłoń się mną. Ja mam więcej HP, ja cię będę zasłaniał. Teraz zobaczcie, co tu się dzieje. IS-4 cały czas celuje w stronę E5. W ogóle mną się nie przejmuje. I zobaczcie, jak to jest piękna kooperacja. Ja zasłania cały czas Maćka, a Maciek cały czas trzyma się za mną. Po prostu nie dajemy żadnej szansy tej E4 w ogóle próbować jakikolwiek oddać strzał w stronę naszej E5. Według mnie to naprawdę to jest genialna sprawa. Ta E5 nie wie, co się dzieje. On jest tak zdesperowany naprawdę, żeby złapać tego fraga, że to jest coś naprawdę genialnego. IS-4 jednak postanowił strzelić do mnie. Więc to jest szansa dla mnie, żeby oddać sobie spokojnie ten strzał i go wykończyć. Także taka sytuacja właśnie nastąpiła, że Maciek został przy życiu, jest jedna armata zdolna do walki, więc nasz plan się powiódł. IS-4 został skasowany od zera, od full HP, tylko po to, że zdążył oddać dwa strzały i, no, i po prostu mu się umarło, tak? To jest ciekawa sytuacja, tu jeszcze dostaliśmy gratulacje za świetną obronę. No niestety, tak jak można było się przekonać, nasza prawa strona padła. Zostałem tylko ja, Maciek, Leopard i Patton. Oczywiście tutaj zobaczcie, Patton na ogryzku, Leopard tam na 1000 hapa, Maciek też na ogryzku, ja na 1500. Ogólnie bitwa była przegrana, no nie będę wam jej pokazywał do końca. Chciałem wam tylko pokazać, jak bronić sojusznika przed ostrzałem w takiej bezpośredniej walce. Nauczcie się coś z tego, wynieście jakąś lekcję i grajcie drużynowo, tak? No, wspaniale. No to